Cześć, witam w kolejnym odcinku Jak Gratieru numer 22. Nadal obcy, nadal to wydarzenie. Najpierw chcę wam pokazać raporty. No i tytuł. Tytuł mamy już, zobaczcie, przedostatni z tych podstawowych, które możemy zdobyć. No i tak, mam plus 20% prędkości przemieszczania się, więc no to jest również fajny bonus. Będzie szybciej można ataki wysyłać, no ale jest na tym poziomie aż minus 9% cały dziennie, więc na długo ten tytuł nie pozostanie. Tutaj nieustraszony to już minus 6 monet, to tam mi nie zależy, bo ja nawet nie produkuję ich, nie rekrutuję. Najpierw pokażemy raporty, potem przejdziemy do wydarzenia. 17 tysięcy chwały, 20 tysięcy chwały, 22 tysiące. No i 22. Wszystkie te ataki były wysyłane, gdzie jedna strona jest tylko broniona i idziemy z stronami dwiema. No i tak tylko wkładamy wszędzie flagi, nic więcej, żadnych maszynek i wchodzimy na dziedziniec, tak walczymy. Więc warto mieć przy takim dowódcy właśnie atak na dziedziniec. Szybko atak się wysyła, nie trzeba męczyć się, nie trzeba liczyć nic. Teraz Herold Wojny Królestw, mamy 300 tysięcy punktów, 27 na 40 nagród, zdobyliśmy, jest to ostatnia strona z nagród. Udało nam się już zgarnąć nawet te kompozytowe łuki, miotacze ognia, dużo demonicznych, grosika przez chwilę, za chwilę po jednym ataku zgarniemy 500 kolejnych demonicznych, kolejny los, tutaj chcę dojść do grosików. No, chciałbym ogólnie nawet powiem, że ukończyć całe wydarzenie, postarać się, które mam 300, to zdobędę i 400 kolejne. No. Głównie zależy mi na tych grosikach, no i zbroja na pewno też się przyda. Sojusz prawie zrobił wszystkie nagrody, jeszcze 4. No i tak, dzisiaj jeszcze jest, pojawił się Herald w turnieju Sojuszy. No i tak, fajne tu nagrody, są bardzo dużo demonicznych, nie wiem czy zmienili nagrody czy nie, ale również są przyspieszacze. Naprawdę mnóstwo tych demonicznych się dostaje tutaj. Są piórka, są rubinowe ten, zabawki po 45, po 70, więc jak najbardziej to wszystko się przydaje. Tutaj już nie będę patrzał, 250 piórek nie zdobędę, już nie jestem w sojuszu takim, który by dał radę to osiągnąć, jak przedtem. Losów mamy już prawie 400, widzicie jak wszystko pędzi. Punkty również pędzą, jednak no, wtedy się myliłem. Czyli jak wiecie, jeżeli od obcego dostaję 20 tysięcy punktów chwały, udano mi się zdobyć, to dostajemy aż 12 punktów. 12 punktów, no. Teraz miałem 60 tysięcy chwały, no to było sporo. No i zobaczcie, jeszcze tylko trochę punktów i mamy już wszystko skończone. No jeszcze 60 punktów tylko, więc jeszcze dziś będzie to zrobione. Całe wydarzenia ukończone. Jeden atak idzie, tylko to jest dowódca, który ma sam dystans. No i nie wiem, jak to się wszystko potoczy, czy on da radę sobie z jakimiś tam w miarę stratami, czy będą te straty duże. Nawet nie mam nic na dziedzinie, spojrzałem. A tutaj jest bardzo dużo łuczników. Mogę wtopić ten atak, ale już niech będzie. Liczy się chwała, a wojska mam naprawdę dużo i wchodzę czterema atakami naraz. Właśnie padło 200 demonicznych. No i tak, jakbyście może nie zauważyli, to mam setny level i możliwość budowania kamieniarza czwartego poziomu. Na głównym już zrobiłem. Teraz, no nie, teraz się nie przejdę raczej na te krainy, bo tam mam bardzo mało surowców i jeszcze te zamki się palą. Musiałbym właśnie wszystko ugasić, bo ugasiłem główny, a z tamtymi coś się pominęło mnie. Kolejna misja, 40 tysięcy punktów chwały i wtedy dostajemy za to 5 tysięcy punktów doświadczenia, czyli wpadł w to pierwszy level. Jeszcze tutaj na czacie upewniam się, czy na pewno jest właśnie 500 demonicznych. Upewniam się, czy na pewno jest właśnie taka nagroda. Jeżeli mamy 20 tysięcy chwały, to mamy 12 punktów do wydarzenia, bo niby pisze inaczej, a jednak myślę, że jednak jest tak jak mówiłem. Dobra, 310 strat, 21 tysięcy punktów chwały wysyłamy.
sojuszowi i no, straty, powiem, niezłe, jak na dowódcy, który ma sam dystans bez żadnego... A nie, jednak jest walka wręcz 30. Myślałem, że nie ma żadnej. Jak to się stało? No, dużo właśnie dystansu poszło. Ale na razie jestem zadowolony z punktów. Po 20. Tutaj, zobaczcie, jeden atak i mamy prawie połowę tego wskaźnika tutaj. O, zobaczcie, żeby być w top 100 trzeba mieć 3,5 miliona punktów chwały. Tutaj prawie 5 milionów. Prawie 50-10. Prawie 8 milionów. Żeby być pierwszym, 3. Zobaczcie, jaki odstęp pomiędzy dziesiątką a pierwszym. No, nie jest to drugie miejsce, a dziesiąte pokazane, więc nie wiem, jak tam drugi ma. To jest. Bigons. Nie kojarzę. Nie wiem, czy ludzie niki jakoś cudem zmieniają, czy po prostu ktoś nowy. Ktoś, kto Rubiny wydaje, nagle w grze się pojawia i sobie wszystko. Okej, jednak wprowadziłem was w błąd, to mi po prostu tak się wydawało, że te punkty tak wpadają. Jednak nie, tutaj Valos12 mi z sojuszu napisał, że to ja się mylę. I dostajemy 6 punktów za 10 tysięcy chwały, czy zdobędziemy te 300 tysięcy chwały, to i tak dostaniemy 6 punktów. Bo jest ten próg 10, no a to się nie sumuje i ani nie mnoży przez siebie. No, więc przepraszam za błąd mój. Kolejny atak wysyłamy, gdzie również jest broniony tylko lewa flanka, więc wszędzie dajemy chorągwie, nie dajemy żadnych maszynek oprócz no, tych chorągwi. Wojsko wypełniamy tak, dowódca mieszany, bo jest i dystans i wręcz. Wysyłamy piórko. O. I bierzemy się za kolejne. No a tutaj zrobimy tak, że pójdziemy, zobaczcie, lewe i prawe skrzydło jest identyczne. Więc pójdziemy dwoma stronami, na lewym damy maszynki. Chyba, że wyjdzie lepiej nawet pójściem trzema stronami i na dziedzińcu będzie bonus dodatkowy. Przyda nam się na walce tutaj na bokach. 90-90, a nie 90-70. No. Gacze. Ostatnio się pomyliłem, no i widzieliście sami straty w poprzednim odcinku. Trochę demonicznie się nazbierało. Ja w ataku wysyłałem sporo. Powiem wam, zbieram te 10 tysięcy rudy żelaza już od wszystkich ataków obcych. Żaden obcy nie ma rudy żelaza, naprawdę. Ciągle robię skup się, ale to i tak nic nie daje. Brakuje mi ciągle do ulepszenia sali legend. Tutaj też mi ciągle zwiat się nie udaje. Kolejnym zamkiem, jaki zaatakujemy, jest ten. 200 halabardników padną od razu od naszych łuczników. No i tutaj również mieszane, tylko 200 całe. Również tak samo. Bardzo wyraźne halabardników, takie ataki są naprawdę proste, a takie obrońcy są cięcy. No dobra, atak wygląda tak, dowódca ten, ściągacz, tutaj idzie na dziedziniec ściągacz, tutaj mamy na dystans, tutaj już nie mamy, bo tutaj są halabardnicy, nie ma żadnych łuczników na obronie, tutaj łucznicy są, dlatego to. No i reszta to już chorągwie. Ok, kolejne raporty już są, jak i nagrody. Zdobyliśmy ostatni z tych tytułów podstawowych, nieustraszone. Praktycznie, zobaczcie. Z ledwością. No i wzrosły punkty mocy. Przejdźmy do tego i zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, jeszcze
dwa ataki i mamy 5 grosików, więc już się zabieram za to. Najważniejsze wydarzenie, tak jak mówiłem, właśnie przedostatnia nagroda zdobyta, to zaraz jeszcze troszkę punktów, kilka ataków do ostatniej tej nagrody. Ale zobaczmy, najważniejsze, czyli raporty. Tylko 60 strat, 8000 punktów chwały, teraz punktów będę może mniej dostawał. To tak jakieś trafiają się słabe teraz opcje. 70 strat. Aha, źle to obmyślałem, albo źle dałem maszynki. Ale przecież tu opcje miały też obrońców. A tych obrońców teraz nie ma, czyli no może jednak nie dobrałem źle, a nie. Wydaje mi się, jakby zmienił trochę to ustawienie. Tutaj powinni również być obrońcy. A co się okazało, zostali tylko na środku. Ściągacz normalnie był. Wszystko to zginęło na bloku, a nie na dziedzińcu. Ostatni 4, o, 18000 punktów chwały, sporo. Aha, może pomyliłem z tym. To były dwa bloki. No nie, nie, tam też wydaje, że były dwa bloki. No przecież ja położyłem maszynę. Tak. Jest 21. No dobra, to zabieram się za kolejne ataki, by zdobyć tego. A teraz atak, gdzie siedzi 800 obrońców ponad. Tutaj tak, tak, tak. I na środku tyle. Wojsko słabe. Tutaj ściągacze dałem na dwie strony. A w trzeciej już, gdyby im nie poszło, to dałem chociaż im te do muru. A nie chciałem tracić chwały i mieć 200% więcej, ponad 220 prawie. Więc zamiast osłon dałem już właśnie tych chorągwie. Dobra, atak możemy wysyłać. Już i tak uciekam z gry, więc niech to idzie tak wolno. Pewność, wojsko nie uciekło. Dobra, minęły dwa dni, jest niedziela. Pokażę wam, co tutaj u mnie ogólnie się zmieniło. Koło fortuny 422 losu. Herold w turnieju sojuszy ukończony, te wszystkie podstawowe nagrody. Herold wojny, królestw mamy 400000 punktów, 5 grosików zgarnęliśmy. Teraz lecimy po kolejne 3 grosiki. Jeżeli będzie wymagana taka ilość ataków, by zdobyć tą nagrodę, to jeszcze polecimy po kolejne nagrody u Herolda i będziemy jeszcze atakować. Może po 600 demonicznych się uda. Nagrody sojuszowe są wszystkie również osiągnięte i zdobyte. Losy 422, czyli ich się nazbierało trochę, no a punktów nadal mało. Dwa ataki pokażę. 142 straty, 22000 punktów chwały. Jak tutaj atakowaliśmy, bo po tylu dniach nie pamiętam nawet, jak to wyglądało. Dobra. W porządku. Tutaj były chorągwie, były już. Okay. 150 strat, 22000 chwały. No oczywiście na tych chorągach po 20000 dostaje się przy obcym 600-700 obrońców. Przed chwilą ulepszyłem salę legend na kolejny poziom i dodałem za 8 punktów tutaj do tej umiejętności przypisałem punkt. Dobra, to lecimy po prostu skanować obcych, no i dalej ich będziemy atakować. No niestety trochę muszę poskanować, bo widzę, że żaden obcy nie ma skanu, a to chyba dlatego, że po prostu skany się wygaszają po jakimś czasie. Dobra, skany się pojawiły. To zaraz tutaj lecimy. I tutaj również, ale zobaczmy tak dokładniej. 500 obrońców, no i 500 obrońców, dobra, to tutaj po kolei.
Dziedziniec jak najwyższy, bo jest jedna obrona. Chcesz przez przypadek jednego ataku, przed chwilą nie nagrałem. Jeden się broni. Kurde, pomyliłem strony. Ci powinni być po tej stronie, a tutaj nie powinno być żadnego wojska, jednak powinny być chorągwie. Dobra, już jest wszystko załatwione. Tak wygląda taki atak. No i lecimy. A ten przed chwilą, no niestety nie nagrałem go, bo się pomyliłem. Ale jest taki sam. Jedynie idziemy tam chyba prawą i środkiem. No. To jak tam kolejne skany? Tutaj również szybki taki sam atak. Takie są najlepsze, bo szybko po prostu się układa. No i tutaj tak samo. Czyli na razie jest fajnie. Nie trzeba się męczyć z ustawianiem. No i szybki następny. Kolejnego już niestety nie wyślemy, bo zabrakło po prostu wojska, ale raz, dwa, trzy. No ostatnio udało się jeszcze cztery ataki wysyłać. Teraz już no niestety nie, no chyba że... Ale nie, mam za mało złota, żeby przesyłać sobie zimy i pustyni, a wojsko, przesyłanie tylu wojska to chyba sporo kosztuje. No możemy sprawdzić nawet. 57. No to zostanie nam 50 tysięcy. No dobra. Trzeba to i tak zrobić. Tego na razie wysyłać nie będę, bo to będzie za dużo kosztować. Będziemy używać chorągwi tych, które mam po prostu. Szybkie pomijanie oczywiście. No dobra, zostało 50 tysięcy, ale za to możemy wysyłać kolejny atak i zdobywać o 6 punktów szybciej. Zwiady się wysyłają, a my lecimy już na ten obóz, na ten zamek. W sumie nawet nie wiem, czy lecimy, czy mam jeszcze do tego dowódcę. Ten tutaj mam, no nie za bardzo jeszcze. No trochę jest zmieniony. Jakie tu obrońcy są? Tak, łucznicy, tutaj też są łucznicy. Możemy tym spróbować polecieć dystansem, tutaj 30 wręcz jest. Nim miałem po 150 strat, no to więc nie są takie źle, ale jednak ten nie ma, ma tylko więcej na skrzydłach, ale nie ma walki na dziedzińcu, a ten tutaj leśny ma na dziedzińcu walki 30-45. I tak nim zrobi się lepiej niż bym atakował tamtym, czyli lecimy jeszcze tym. No dobra, no i atak taki sam jak cała reszta. Tutaj dużo łuczników jedynie, 24 minuty tylko idzie, no i mamy te 4 ataki, o których mówiłem. I w tym czasie zobaczymy sobie tutaj kolejne te zwiady, jeden z niepowodzeniem. No dobra, to tutaj pójdzie się na tego może. No powiem wam tak, chcę te 6 punktów osiągać za jeden atak, więc no kupię na tydzień sobie jeszcze rabusia, kosztuje 1000 rubinów, a trochę rubinów tych mam. Grosiki teraz się zdobywa, więc jest super. Wejdźmy jeszcze, zobaczmy w ogóle ile grosików, bo nawet nie pokazałem. Pewnie 16 będzie. O, a nawet 19 plus za chwilę wpadną kolejne 3. To niedługo, jak tak wyrównamy rubiny, powiem wam, zainwestuję jeszcze w studnie. Bo po prostu te rubiny jeszcze szybciej odbierać. Na razie mam 48 godzin. A jeszcze można się zniżyć bardziej, a wiecie, że czasem zrobić to lepiej prędzej niż później, bo GGS lubi, że czterokrotnie nawet więcej potrafi podnieść sumę, tak samo jak zrobili z piekarnią, były 4 poziomy, chyba potem podnieśli do 8 i każdy poziom nieźle kosztuje, zrobili teraz tak samo z wieżą obserwacyjną, ale szczęściarze, którzy mieli na tym 4 poziomie wieżę obserwacyjną, to od razu po aktualizacji mają poziom 10. Na posterunku taki poziom mam, ale tutaj na przykład w głównym nie mam. Ale i tak jest no dla mnie jeszcze dobrze, bo miałem te wieże, a gdybym miał robić od początku, to nawet nie wyobrażacie sobie, ile wyniosłaby suma rubinów, obskakując wszystkie posterunki razem z zamkami i światami. No, jedyna misja właśnie, którą warto robić. 5000 expa, no i oczywiście wpadł również kolejny poziom. Kolejna nagroda, jeszcze kolejna. Dobra, odbierzmy tutaj misję u najemników i zobaczmy raporty, a zaraz pewnie przyjdą kolejne. Pierwszy, tylko 77 strat, ale jednak brakowało nam tych 400 punktów chwały.
A nie, nie brakowało. Przecież to trzeba mieć 10 tysięcy tylko. Więc powiem wam, nawet niepotrzebnie kupowałem rabusia. Pomyliło mi się, myślałem, że to 20 trzeba mieć. No ale dobra. 21 tysięcy. Wyślę to tam do sojuszu. Zawsze ci, co nie potrafią atakować, mogą sobie spojrzeć i według innych się wzorować. Dobra, zobaczmy jeszcze, ile idą te kolejne ataki. Tutaj za 2 minutki mamy kolejne, a wtedy dopiero za 15, ale chyba... Aha, jeszcze wracają, to zrobię skany i jak wrócą, to zaraz robimy ataki kolejne. I zobaczmy, ile mamy punktów, ile nam brakuje do zdobycia nagrody. 1256. A to tam jeszcze kilka ataków i mamy 430 punktów. A miejsce zajmujemy 1500, czyli dużo ludzi walczy o chwałę. Zobaczymy, jak tam z Fabiana. No, stara się bardziej i zdobył wszystkie nagrody. No i nagle kolejna nagroda wskakuje, 5000 punktów doświadczenia, 103 poziom, legendarny, odblokowana huta żelaza poziomu 3, mi jest niepotrzebna, bo nawet nie mam tych budynków, są usunięte chyba u mnie w zamku, 150 murów tarcz, no i chyba wszystkie ataki, a nie, jednak jeden raport tylko, 182 straty, ale dużo punktów chwały, 24300, surki sporo. No, ten dowódca, który no, szału nie robi jak na razie, ale strat dużych też nie ma aż takich. No dobra, no to chyba kilka sekund i kolejny atak. O nie, jeszcze 8 minut. Tak myślałem, wydarzenie się kończy bodajże jutro, jak nie przedłużą. No i co wtedy? Mi się wydaje, że zrobią nam od razu kolejne jakieś wydarzenie. No jeszcze nie zapowiadali, może nie chcieli zapowiadać i dać od razu jakieś nowe i wtedy napisać na forum. No bo mieliśmy Halloween, mieliśmy wtedy zimę i to dwa razy zimę możliwe, teraz drugi raz wiosnę. No i ten, tam Asia pisała, że będą chcieli kontynuować takie długoterminowe wydarzenia, więc jak najbardziej to jest dla nas dobre, bo nie trzeba aż tak się starać, by to ukończyć. A no, chodzi tutaj o te nagrody. Nagród jest mnóstwo, za wydarzenie mamy po 2000 chyba osłon, zbieramy tych dobrych, no i innych narzędzi. Wojska się zabierze, no oczywiście set jakiś zawsze dają, no naprawdę dużo z tego wszystkiego. Grosiki, premium, losów bardzo dużo. No wszystkiego jest pełno, więc jak najbardziej, żeby takie wydarzenie nawet od razu dali jutro nam do ręki, bo wtedy jest co robić. No na przykład jest nomad sam, bez wydarzenia, to tak może nie zawsze chce się bić, a tutaj jednak mamy po prostu cel, że musimy to wydarzenie ukończyć i na tym nomadzie zagramy. No i tak to działa, nieustraszony wpadł, czyli ranga ta. A jeszcze trochę nam brakuje do czołowej setki. Tylko 3,5 miliona. Chwały. Dobra, to już wrócili, czyli mogę zajmować się już kolejnymi atakami, ale jeszcze wyślę sobie tutaj zwiady oczywiście. Tutaj jest wszędzie bronione, lubię wysyłać jak są tylko dwie strony. No dobra, no to chyba musimy wziąć tego. Nie ma co wybrzydzać. No dobra, ściągacze, w końcu atak pokażę, a nie tylko jak został ułożony. Ustawimy potem resztę, pauzę zrobię. No dobra, no i tutaj szybko ustawiamy. Dużo chwały będzie, bo jest fajnie broniony. 200% murów. 130, 170. Mury. Chyba 7 wystarczy, 175 dokładnie. No i jeszcze tylko 160 dystansu.
8. No i teraz jeszcze na bramę. Bramy 120. Ja nie mam nic. 520. 5. Jednak. Nie. Coś tutaj to jest. Czyli 5. No dobra, a resztę to, jak wiecie, wypełniam. No i reszta ataku to w samej chorągwie. Dobra, tu bez przesady, niech tyle pójdzie. Na kolejne ataki mi starczyło. Wiecie co mnie ciekawi? Długo nie byłem na archipelagu Sztormu. No i każdy chciał, żebym tam zagrał. No w tym odcinku nie zagram, no i w kolejnym pewnie też nie. Ale po prostu chciałem zobaczyć, czy tam mam jakieś punkty, jak to tam wygląda i tak tylko wejść, wpłacić te surowce. A no, no w sumie mój sojusz coś tam robi, bo jest 142 w rankingu punktów ładunku. Nagrody za sojusz, dla sojuszu dalej są. A te stare przedmioty, które mam, to również mam, kiedyś byłem w top 5. Czyli jeszcze tutaj ktoś gra w tym, no dobra. Wejdźmy do tego. Z głównego wezmę surowca, bo opcje nam daje. A, jeszcze monety będę tracił. No dobra, dostaliśmy rubinki za nic. O, jak przyjemnie dla oka, tak jak mamy mały zamek, jest tak kolorowo. Długo tak nie widziałem, bo cały czas mój zamek wygląda tak samo. No, ostatnio się palił, więc trochę wyglądał inaczej. Ale długo nie widziałem gospodarstw, takich budynków starych, tych niskopoziomowych. Wtedy jest gra taka rozwijająca się i przyjemna, tak? Na moim poziomie to praktycznie siedzi się na tym samym cały czas. Jedynie co, to może dekoracje zdobywamy. No dobra, tego tu nie zrobię, ale chcę zobaczyć właśnie te moje punkty nie ładunku, a nie pamiętam nawet, jak to się nazywa. Aha, akwamaryn. Dobra, akwamaryn się przecież resetuje co wydarzenie. Pamiętam, grałem raz i miałem 87 tysięcy akwamarynu i miałem już właśnie chyba coś kupować. A co się okazało? Chyba pomyślałem, że może przechodzi ten akwamaryn na kolejne wydarzenie. Wchodzę na event, a tu właśnie zero, no i to nie było miłe. Widzę tutaj nowe przedmioty są. To jest kasztelan, no właśnie. A to jest na dowódce. Niewarte swej ceny. Punkty doświadczenia nawet można kupować, no ale marny za ten akwamaryn. Ciężko zdobyć te 25 tysięcy akwamarynu, bo trzeba jedną wyspę chyba podbić. A te 1000 punktów to... No po prostu nie warto to swej ceny. No, to tyle na temat archipelagu. Wracajmy do swojego zamku, bo już mam dość tego. Fajna mapa i wydarzenia, ale jednak wolałbym, żeby to inaczej rozporządzone było, bo pewnie już na tym nikt nie gra. Same takie sojusze mniejsze poziomowe. Dobra, moja wyczekiwana nagroda zdobyta, czyli 3 grosiki. Mamy już chyba 21. A 22. To nawet lepiej. Raporty. 14 tysięcy 95 strat. Tym co? O, kolejne 5000 punktów do doświadczenia i mamy nasz kwarcowy młot, ostatnią nagrodę wydarzenia. Czyli cel osiągnięty, udało mi się, zdobyto wszystkie nagrody, gratulacje. No i tutaj zaraz pewnie piszę, że możemy brać teraz udział w poziomie mistrzowskim wydarzenia, czyli całkiem od nowa, ale wymaga wszystko więcej punktów, nagrody te same. Kliknąłem pokaż mi. Zobaczcie. Ze 180 max zrobił się 360. Kolejne grosiki i tak dalej, no ale za późno wziąłem się za wydarzenie. Za długo wojna trwała.
Tak, to chciałbym się starać właśnie o kolejne nagrody. Skończyliśmy na miejscu, robiąc całe wydarzenie 1707. Do czołowej 250 jest pewnie ostra walka. Tutaj 94 straty, o jeden mniej niż tam. I tu 80. Dobra, a jak tam u Herolda? 514 tysięcy. Aha, tylko 3 grosiki zdobyte, to nie. To ja jeszcze będę starał się już o te nagrody kolejne. A was będę żegnał. To wszystko w tym odcinku. Na szczęście udało nam się wszystko zdobyć. Mamy tą broń. No, więc zapraszam do komentowania, polubienia filmiku, subskrypcji kanału, polubienia fanpage'a, tam macie informacje o streamach, czyli nagrywaniu na żywo. Możecie komentować, dawać mi różne propozycje. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć.